Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz Mieszkowski. Chciałbym na początku przeprosić Państwa, jeśli temat wykładu rozminie się trochę z jego treścią, ale temat podałem, tak jak prosili mnie Państwo, z działu edukacyjnego jakieś 4 miesiące temu. W związku z tym postaram się mówić w miarę na temat. Jeśli tej sztuki nowoczesnej będzie za mało, a Szelszoku za dużo, to proszę o wybaczenie. Jedno z drzew Leona Wyczółkowskiego, litografia prezentowana na wystawie, narysowana, a potem odbita przez Wyczółkowskiego, oczywiście jednego z najbardziej znanych, najbardziej lubianych artystów młodopolskich przełomu XIX i XX wieku. Te drzewa to jest jeden z cyklu, który on kontynuował przez długie, długie lata, od początku XX wieku aż do lat dwudziestych. Ta praca oczywiście przypada na lata wojenne i to drzewo narysowane przez Wyczółkowskiego, nawet jeśli, jak Państwo widzą, poranione, okaloczone przez ostrzał, cierpi w milczeniu i dostojeństwie, dokładnie tak, jak według artysty powinni cierpieć i umierać bohaterowie, których to drzewo swoimi potężnymi konarami, których mogiły to drzewo swoimi potężnymi konarami przykrywa. W mojej interpretacji, tak jak na to patrzę, stylistyka tej grafiki, tego rysunku, mimo że powstała w 1916 roku, jest jeszcze głęboko XIX-wieczna, dekoracyjna, młodopolska i podobnie jak słowa, które są użyte do jej opisu, także w katalogu wystawy, litografia, tusz, papier chiński, lekko kremowy, budzą subtelne skojarzenia z epoką fin de siècle, która nie tylko, jak mi się wydaje, jest już bardzo, bardzo odległa dla nas, ale, co postaram się zaraz Państwu udowodnić, w 1916 roku mogła się wydawać już bardzo odległa dla ówczesnych Wyczółkowskiemu, dla odbiorców tego dzieła, dla ludzi, którzy doświadczyli już 2 lat wojny światowej. O, to nie ten komputer, przepraszam. To jest dowód na to. Grafika Stefana Szmaja, artysty amatora, okulisty z zawodu, która choć od litografii Wyczółkowskiego, właściwie no, niewiele młodsza, jest jej rówieśniczką, nie może się chyba bardziej różnić niż tak, jak się różni. Tym bardziej, że przedstawia ten sam temat, drzewo. To jest linoryt, który jest oczywiście erzacem, pewnym zastępstwem drzeworytu. Przedstawianie drzew w drzeworytach mi kojarzy się z aktem jakiegoś symbolicznego kanibalizmu. I ten akt tego kanibalizmu prowadzi mnie właśnie do słów, którymi mogę opisać tę grafikę. I inne z cyklu pod tytułem Lipy, który też jest prezentowany na wystawie. Inną grafiką z tego cyklu zamknę wykład. Nie wiem jak Państwo, ale ja powiedziałbym, że ta grafika jest oczywiście bardzo, bardzo kontrastowa, prymitywna albo inspirowana tak zwaną sztuką prymitywną, brutalna, być może odpychająca. Jedna z osób, z którą zwiedzałem wystawę, oczywiście to jest bardzo banalne, ale powiedziała, że sama mogłaby zrobić taką grafikę. Zgodziłem się z nią, natomiast powiedziałem, że pomimo tego nie zawisłaby w Muzeum Narodowym prawdopodobnie. Tematyka cyklu Szmaja jest podobna właśnie do tematyki Wyczółkowskiego, zupełnie inna w formie. Jeśli na tych litografiach świeci słońce, to promienie tego słońca, co później Państwo zobaczą, biją dookoła, jak pioruny. Jeśli pojawiają się ludzie, to jak jakieś takie niewiele znaczące, groteskowe wręcz figurki, sylwetki. A jeśli rosną drzewa, to tak jak te, przypominają mi obramowane językami płomieni fontanny błota, niczym jakieś potężne wybuchy gejzerów lub eksplozje pocisków artyleryjskich. Wielka wojna, pierwsza wojna światowa oczywiście upowszechniła mnóstwo w tym czasie technicznie nowych i zaawansowanych środków
zabijania czy masowego zabijania. Państwu kojarzy się pewnie z ciężkimi karabinami maszynowymi, z gazami bojowymi, czołgami czy samolotami. Jednak wśród tych wszystkich nowoczesnych narzędzi i broni bezdyskusyjnie prym wiodła artyleria. Od ognia ciężkich dział, tak jak to przedstawione przez kolejnego polskiego artystę i też, chociaż nie, czy Tański był amatorem, zastanawiam się. Tański na pewno był amatorem paralotniarstwa, jednym z pionierów lotniarstwa w Polsce, natomiast artystą chyba był wykształconym zawodowcem. Od ognia takich dział, to jest austriackie działo 305, nie jestem w stanie zweryfikować tej informacji, podczas I wojny światowej, podczas wszystkich działań wojennych I wojny światowej zginęło 80% zabitych. Wszystkich zabitych w czasie wojny, czyli łącznie około 7 milionów ludzi w czasie I wojny światowej zabiło działa. Nawała artyleryjska, czyli skrupulatnie przez wiele miesięcy tak naprawdę przygotowywane, a później wielogodzinne, wielodniowe, czy nawet tygodniowe ostrzelizanie pozycji nieprzyjacielskich z ognia dział różnego kalibru przed przeprowadzeniem ataku było uważane według ówczesnej doktryny wojskowej, która się trochę zmieniała podczas wojny i często całkowicie błędnie uważane za niezbędny warunek powodzenia ataku. Podam Państwu jeden przykład. Późną wiosną 1917 roku podczas 10. bitwy nad Isonco, czyli rzeką Soczą, która teraz leży na pograniczu włosko-słoweńskim, w kierunku pozycji austro-węgierskich, które miały długość 16 km, artyleria austro-węgierska w ciągu 10 godzin wystrzeliła 1 000 000 pocisków. Co oznacza, że każdy metr frontu, oczywiście na szerokość, a i na głębokość, został przeorany przez eksplozję 62 ładunków wybuchowych. Czym taki ostrzał był dla tkwiących pod nim, w okopach żołnierzy? I starałem się znaleźć tutaj przykład z tak zwanego polskiego, naszego podwórka. Sugestywnie opisał Roman Starzyński, brat przyszłego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, który w czasie wojny walczył na froncie wschodnim jako podoficer 5. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Latem 1916 roku, czyli tak zwanego roku bitew, po wyparciu Rosjan z Galicji Królestwa Polskiego, oddziały niemieckie, austriackie, węgierskie, a wraz z nimi polscy legioniści znaleźli się na Wołyniu. Ofensywa państw centralnych na wschodzie, która zaczęła się kilka miesięcy wcześniej bitwą pod Gorlicami, stanęła, ponieważ losy wojny w tym czasie zaczęły ważyć się na froncie zachodnim, pod Verdun, gdzie armia niemiecka próbowała zniszczyć, także właśnie korzystając z miażdżącej przewagi w ciężkich działach, siły francuskie otoczone z trzech stron w starożytnej pogranicznej fortecy. Sprzymierzeni nie zostawiali oczywiście, nie chcieli zostawić całkowicie inicjatywy w rękach Trójprzymierza. Anglicy, realizując oczywiście wcześniejsze plany, ale częściowo też odciążając Francuzów, zaatakowali Niemców nad Sommą i zgodnie z ustaleniami sojuszniczymi Rosjanie, którzy jakoś tam usiłowali się podnieść po tych klęskach 1915 roku, uderzyli na siły Trójprzymierza na wschodzie. Dowódca frontu południowo-zachodniego rosyjskiego, generał Aleksiej Brusiłow, zebrał wszystkie dostępne siły i rozpoczął operację, która pod jego nazwiskiem, jako ofensywa Brusiłowa, stała się największą i najkrwawszą bitwą w historii całej I wojny światowej. Nie Verdun, nie wszystkie inne bitwy, tylko właśnie ofensywa Brusiłowa w 16 roku na froncie wschodnim. Jednym z epizodów tej bitwy był stoczony, co oczywiście ma gorzki i tragiczny wydźwięk, przez Polaków walczących po obu stronach frontu, bój pod Kostiuchnówką, który przeszedł do takiej legendy formacyjnej Legionów Polskich. I to właśnie w tej słynnej bitwie Roman Starzyński i jego ludzie, jego legioniści po raz pierwszy spotkali się ze skutkami huraganowego przygotowania artyleryjskiego. To jest kolejna, być może nie oddająca tego, o czym Państwu opowiem zaraz, ilustracja z... Nie wytłumaczyłem tego, to był zbiór kart do gry, do pasjansa, który narysował i zaprojektował Czesław Tański i na poszczególnych kartach, posługując się kluczem różnych kolorów karcianych, przedstawił taki reportaż polityczno-wojskowo-obyczajowy z całej wojny.
Ostrzał artyleryjski pozycji zajmowanych przez legionistów polskich zaczął się lipcowego poranka, tuż po wschodzie słońca. Pociski bardzo szybko zaczęły niszczyć okopy, rowy łącznikowe, ziemianki, w których kryli się żołnierze. Pociski zrywały linie telefoniczne i bardzo szybko też odcięły żołnierzy od tyłów, od zaplecza. Zarówno od rozkazów, jak i od kuchni polowych, czy na przykład dostaw świeżej wody. Pomimo tego, że w takiej, taka sytuacja trwała przez całe przedpołudnie i popołudnie, jak zapisał Starzyński w swoim dzienniku, dzięki tym, że legioniści mieli czas się dobrze okopać i dobrze umocnić, straty były ciągle minimalne, a morale pozostawało wysokie. Jednak siła ognia, oczywiście szczególnie w narracji, w pamięci Starzyńskiego, cały czas narastała. Po południu zdawało się, że sięgnęła zenitu. Wybuchy, rozbłyski płomieni, dym, kurz, a przede wszystkim, jak możemy sobie wyobrazić, rozdzierający bębenki, ogłuszający huk, oślepiały, ogłuszały, oszamiały żołnierzy. Niektórzy nie wytrzymali, rzucili się do ucieczki. Jeden z podoficerów dostał obłędu, stracił zmysły. I mimo tego, kiedy na pozycję 5. pułku spadło zmasowane uderzenie rosyjskiej piechoty, to udało im się to uderzenie odeprzeć, choć za cenę tego, że musieli się cofnąć, opuścić te swoje przygotowane pozycje i cofnęli się na gorszą pozycję, na tak zwanej lizjerze, czyli krawędzi lasu. W nocy mieli chwilę odpoczynku, ale następnego dnia kanonada powróciła, byli w lesie, w związku z tym, tak jak właśnie na grafikach Szmaja i Wyczółkowskiego, las także padł ofiarą ostrzału, stuletnie lipy, wielkie sosny waliły się wokół żołnierzy. Jak to napisał Starzyński, jak pod uderzeniami toporów. Ostrzał ogarnął również cmentarz i w powietrzu zaczęły fruwać kawałki ciał, kawałki szkieletów. I po kilkunastu godzinach takiego ostrzału kompania właściwie straciła zdolność bojową. Liczebność zmniejszyła się o 2/3, wielu żołnierzy zginęło, jeszcze więcej było rannych i kontuzjowanych. Wielu nie wytrzymało i rzuciło się do ucieczki, a ci, którzy pozostali, byli właściwie nieprzytomni ze zmęczenia i nieprzytomni z przerażenia, niezdolni do wykonywania rozkazów. I tak naprawdę sytuację uratowało nadejście kolejnej kompanii, która pod huraganowym ogniem zluzowała resztki pierwszej. A Roman Starzyński zakończył tę relację opisem własnego szaleństwa. Znaczy tego, że kiedy po właśnie kilkudziesięciu godzinach służby pod ogniem artyleryjskim, walki i tego wszystkiego właściwie bez snu, bez pożywienia, bez wody, wielokrotnie kontuzjowany, ranny w głowę, kiedy zdał dowództwo swojego odcinka, to napięcie w jakiś tam sposób z niego spadło albo właśnie osiągnęło najwyższy poziom i stracił zmysły, stracił przytomność, ubłocony, zakrwawiony, poszarpany, błąkał się pomiędzy okopami, przysiadał na przedpiersiach okopów, narażając się na ostrzał i gdyby nie towarzysze, którzy go jakoś tam obezwładnili i siłą niemalże odprowadzili na tyły, to prawdopodobnie by poległ. Wspomina, że przytomność, zmysły odzyskał tak naprawdę następnego dnia w pociągu sanitarnym w Chełmie, wiele dziesiąt kilometrów za linią frontu. Starzyński, podobnie jak jego ludzie, padł ofiarą szelszoku. Jak z angielskiego w czasach I wojny światowej zaczął być nazywany zespół stresu pourazowego. Teraz się to też określa angielskim określeniem PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, który jest niczym więcej jak psychofizyczną reakcją ludzkiego organizmu na wyjątkowo przerażające, przytłaczające, traumatyzujące przeżycie. W przypadku Starzyńskiego i jego ludzi był to widok ciężkich zranień i śmierci ich towarzyszy broni, ale przede wszystkim efekt narażenia na wielogodzinny ostrzał artyleryjski. Szok po angielsku znaczy to samo co po polsku, a shell w tym kontekście, shell znaczy muszla albo skorupa, w tym kontekście oznacza pocisk, więc shell shock to jest dosłownie szok w wyniku ostrzału. W tym czasie, kiedy ta jednostka, w czasie I wojny światowej, kiedy ta jednostka chorobowa była czymś zupełnie nowym, wymyślano też inne nazwy. Francuzi nazywali to fatigue de la guerre, czyli zmęczenie walką, czy zmęczenie bitwą. Objawy tego były zróżnicowane. Od poczucia niekontrolowanego lęku, paniki, niemożliwości zrelaksowania się, bezsenności, przez nadmierne pobudzenie lub na odwrót zupełną empatię,
apatię, aż po ciężkie objawy psychiczne i fizyczne, utratę mowy, utratę pamięci, utratę zmysłów, nie w kontekście przytomności, tylko dosłowną utratę wzroku, węchu, słuchu, smaku. Część żołnierzy była zupełnie sparaliżowana, części nie opuszczały, nie dające się powstrzymać drgawki. Jednym z objawów na przykład wielodniowe wstrzymanie procesów fizjologicznych. W internecie można bez problemu znaleźć nagrane w tamtych czasach czarno-białe filmy, które pokazują żołnierzy w szpitalach cierpiących na objawy szelszoku i one są faktycznie trudne do oglądania, przerażające. Pokazują ludzi, którzy całkowicie tracą kontrolę nad swoim ciałem, nad swoim zachowaniem, a w wielu przypadkach, nie wiem czy w większości czy nie, zachowują przy tym całkowitą zdolność do całkowitą albo ograniczają, ale zdolność trzeźwego myślenia. Jednym z najbardziej charakterystycznych, najczęściej opisywanych i interpretowanych jako objaw właśnie szelszoku było takie puste, oddalone, jakby wyprane z uczuć i emocji spojrzenie, które sygnalizowało tak naprawdę pozorne zerwanie pomiędzy intelektem pomiędzy intelektem żołnierza a przytłaczającą go, traumatyzującą rzeczywistością. To jest zdjęcie. Zdjęcia możemy interpretować w różny sposób, ale wyraz twarzy tego rannego australijskiego żołnierza sfotografowanego w schronie podczas bitwy pod Ypres w 1917 roku pokazuje według mnie, jak takie spojrzenie mogło wyglądać. W czasie II wojny światowej Anglosasi określali je mianem a thousand yards there, czyli wzrok na 1000 metrów, wzrok na 1000 yardów. Objawy szelszoku były i są naturalną i powszechną ucieczką zarówno ciała, jak i ducha od okropności, których one doświadczyły. Podczas II wojny światowej, podczas bitwy pod Monte Cassino z powodu stresu pourazowego wycofano z walki tyle samo brytyjskich żołnierzy, co zostało wycofanych z walki z powodu ran czy kontuzji. Podobne wyniki miała armia izraelska w latach 70. w czasie wojny Jom Kippur. Współcześnie szacuje się, że pomiędzy 30 a 50% żołnierzy, którzy biorą udział w walce, prędzej czy później nie będzie do niej zdolnych i będzie musiało zostać wycofanych z pola walki bez żadnych widocznych obrażeń fizycznych. Zatem podczas I wojny światowej przyrodzona człowiekowi niezdolność do przystosowania się do warunków zindustrializowanej albo inaczej materiałowej bitwy stała się doświadczeniem większości żołnierzy. Rozwój artylerii sprawił, że wobec niewidzialnego, nadlatującego z odległości wielu, wielu kilometrów z ponaddźwiękową prędkością zagrożenia, czyli pocisku artyleryjskiego, poczucie sprawczości pojedynczego żołnierza, pojedynczego mężczyzny, pojedynczego człowieka spadało do zera. Obowiązujące normy męskości, ciągle XIX-wieczne, ciągle nowożytne, w tym ich najważniejszy składnik, czyli osobista, indywidualna odwaga, która rzekomo mogła wpłynąć na przebieg służby, przebieg bitwy, razem z nią na wynik całego politycznego czy wojennego konfliktu, spadła właściwie, te normy męskości okazały się całkowicie nieadekwatne do realiów, które zaskoczyły wszystkich. W związku z tym, że żołnierze, że generałowie dowodzący nie byli w stanie zmienić tych realiów, wiadomo było, że nie ma już odwrotu od wojny materiałowej, od wojny zindustrializowanej, no to wszyscy starali się w rozpaczliwy sposób w takim razie walczyć o utrzymanie tych tradycyjnych norm. Wbrew powszechnemu, a może niepowszechnemu mniemaniu, najbardziej powszechną walką z szelszokiem nie było interpretowanie jako tchórzostwa i wysyłania żołnierzy przed pluton egzekucyjny. Poza dosyć makabryczną i aplikowaną w armii austro-węgierskiej praktyką faradyzacji, czyli leczenia nerwic, w tym szelszoku elektrostrząsami, która dla wielu pacjentów okazała się fatalna, zabójcza po prostu, lekarstwem, które było stosowane
w wielu armiach był wypoczynek po prostu, mający przywrócić tych psychicznie rannych żołnierzy z powrotem do zdrowia, że lekarze niemieccy chwalili się, że skuteczność leczenia psychozbitewnych sięga u nich 95%, czyli 95% żołnierzy wracało na front. My się możemy tylko domyślić, z jakim efektem. Brytyjczycy, którzy sami wymyślili i byli autorami określenia shell shock, starali się go w pewnym momencie już nie używać. Zastępowali go takim lżej, bardziej neutralnie brzmiącym słowem concussion, czyli wstrząśnienie albo ogłuszenie. Lub co ciekawsze, starali się ukrywać przyczynę niezdolności do żołnierzy do walki w fantazmatach wiktoriańskiej jeszcze hierarchii społecznej, według której oficerowie, dżentelmeni, mieli przywilej w wyniku nadmiaru obowiązków i stresu, który im towarzyszył, zapadać na neurastenię. Natomiast zwykli żołnierze szeregowi, tak jak kobiety, po prostu histeryzowali. W rezultacie w czasie całej I wojny światowej oficjalne statystyki podawały, że obrażenia psychiczne stanowiły przyczynę od 2 do 3% wszystkich decyzji o wycofaniu żołnierzy z walki. Jeśli jednak wziąć uśrednione, wynoszące, jak powiedziałem, około 40% szacunki drugiej połowy stulecia i zestawić je z ilością wszystkich rannych w Wielkiej Wojnie, liczba ofiar shell shocku wzrasta do gigantycznych rozmiarów 8,5 miliona żołnierzy. A i tak jest to prawdopodobnie rachuba zaniżona, ponieważ jeśli żołnierze byli ewakuowani z pola walki z widocznymi, z widocznymi ranami fizycznymi, to tak naprawdę żaden z lekarzy nie zajmował się diagnozą ich stanu psychicznego, ich stanu wewnętrznego. Tymczasem oczywiście konsekwencje psychiczne najcięższych ran i obrażeń, utraty kończyn, genitaliów czy deformacji, okaleczeń twarzy należały oczywiście do najpoważniejszych, najdłużej się utrzymujących, konsekwencje psychiczne. Co za tym idzie, ta opierająca się na tradycyjnych normach męskości, spójna tożsamość wielu, wielu milionów mężczyzn, która pozwalała im się w czas wojny wcielać w rolę żołnierzy, oficerów, dowodzących, a w czas pokoju, w życiu cywilnym, w rolę pracowników, szefów, ojców, mężów czy kochanków, została podczas doświadczenia wojennego roztrzaskana, zdezintegrowana, rozbita na mnóstwo niepasujących do siebie kawałków, które później lekarze, psychiatrzy czy najbliżsi usiłowali składać i składali w jakiś taki groteskowy, niefunkcjonalny kształt, który zaraz zobaczymy na dziełach sztuki, podobny do właśnie twarzy tych żołnierzy, których okaleczyły odłamki, którzy potem zwani byli ludźmi men with broken faces, czyli ludźmi ze złamanymi twarzami, albo po francusku la gueule cassée, czyli tak samo połamanymi gębami. Oczywiście nie tylko mężczyźni padali ofiarami shell shocku, ale także bezpośrednio padali ofiarami shell shocku, padały ofiarami shell shocku kobiety, które znalazły się na linii frontu albo bezpośrednio za linią frontu, pielęgniarki i siostry miłosierdzia. Jedną z nich była Mary Borden, która pochodziła z bogatej rodziny z chicagowskiego mieszczaństwa, ze Stanów Zjednoczonych i porzuciła to stateczne życie elity, by przed wojną jeszcze jako sufrażystka w Wielkiej Brytanii walczyć o prawa wyborcze kobiet, a później w czasie wojny jako fundatorka szpitala polowego pojechała na front, korzystając właśnie ze swoich pieniędzy, swojej fortuny, zorganizowała szpital, pojechała do Francji na front ratować rannych. Przeczytałem 3 tygodnie temu w Ypres, w Muzeum I Wojny Światowej, jej relację, która wydała mi się najbardziej poruszającą i jedną z najtrafniejszych opisów tego, co przeżywali ludzie wtedy. Przede wszystkim mężczyźni, ale właśnie to, że opisała to kobieta, jest jeszcze bardziej poruszające. Zacytuję Państwu fragment w jakimś tam moim roboczym przekładzie. Jej relacja jej wspomniana ze szpitala. Są tu głowy i kolana i plątanina pomiażdżonych jąder. Są tu klatki piersiowe z dziurami, w które można wsadzić całą pięść. I papka bezkształtnych ud, i kikuty, z których kiedyś wyrastały nogi. Są oczy,
oczy zaszczutych psów, oszalałych ze strachu kotów, oczy ślepe, oczy szalone i usta, które nie mogą wypowiedzieć słowa i twarze bez nosów albo żuchw. Takie rzeczy tu są, ale mężczyzn tu nie ma, więc jak ja mogę być tu kobietą i od tego nie umrzeć? Czasem niespodziewanie ze strzępów podnosi się ku mnie męskie spojrzenie lub głos. Siostro, siostro. Lub uśmiech, blady, ale zuchwały i zabija mnie. Czuję się, jakbym ciągle umierała. Nie sposób być tu kobietą. Ona musi tu umrzeć. Malarzem tej powojennej europejskiej traumy, której symbolem jest szelszok, ale która później oczywiście rozlała się na szerokie, szerokie, szerokie masy europejskich, nie tylko europejskich społeczeństw. Dla mnie jest przede wszystkim Otto Dix, niemiecki artysta, który na początku wojny, pod wpływem jej wybuchu i towarzyszącemu mu patriotycznego uniesienia, wstąpił do armii i służył przez 4 lata zarówno na froncie zachodnim, jak i na froncie wschodnim. Był ranny, awansowany, pod koniec nawet został pilotem wojskowym, podobnie jak inną taką ikoniczną postać niemieckiego świata intelektualnego tamtego okresu, czyli Ernsta Jungera. Wojna przerażała Otto Dixa, wojna przerażała, ale też niesamowicie fascynowała. Jest autorem cyklu grafik zatytułowanych Wojna, które w innym europejskim muzeum I wojny światowej, w Peron, zostały wybrane jako sposób, który w najlepszy sposób jest w stanie opisać emocje czy przeżycia żołnierzy, którzy przeszli przez piekło wojny okopowej na froncie zachodnim. W latach powojennych Otto Dix zilustrował swoimi obrazami Republikę Weimarską, czyli oczywiście państwo niemieckie, które istniało pomiędzy upadkiem cesarstwa a dojściem do władzy Hitlera i powstaniem III Rzeszy. Republikę Weimarską, która ciągle w jakiś sposób trwała w tym stanie postwojennego szoku, tego właśnie szoku pourazowego. Była targana przez biedę, przez konflikty społeczne i ten tryptyk zatytułowany Metropolis pokazuje w takiej pigułce wszystkie te problemy i wszystkie te fenomeny. Mamy dekadencką zabawę jakiejś bardzo wąskiej grupy elity w centrum obrazu, oczywiście w rytm muzyki jazzowej. Jazz przywieźli do Stanów, do Niemiec, niemieccy żołnierze, którzy zostali wzięci do niewoli przez Amerykanów w ostatnich miesiącach wojny. I Amerykanie przywieźli ze sobą gramofony i pierwsze w 1918 roku zarejestrowane płyty jazzowe i puszczali je siedzącym w obozach jeńcom niemieckim, także polskim. Jeden z założycieli pierwszego polskiego jazz bandu, który później grał w Małej Ziemiańskiej, właśnie poznał jazz w obozie jenieckim. Oczywiście możemy się domyślać, że ci ludzie są także pod wpływem narkotyków. Po bokach widzimy tych wykluczonych, nieumiejących powrócić do przedwojennej rzeczywistości weteranów wojennych, walczących z alkoholizmem, z narkomanią. Miliony mężczyzn zostały uzależnione od narkotyków w czasie I wojny światowej w szpitalach polowych, w sanatoriach, w normalnych szpitalach. Tutaj widzimy, ja pod tym kątem jakoś, tutaj prawdopodobnie to jest właśnie weteran, który ma jakieś straszne obrażenia twarzy i ci mężczyźni wydają się być jakby zupełnie ignorowani, zupełnie odrzuceni przez kobiety, które także w wyniku strasznego kryzysu ekonomicznego, przede wszystkim obyczajowego, również są zdegradowane do roli mniej lub bardziej eleganckich prostytutek. Inny obraz od Dixa, Gracze w skata, pokazuje właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli pokazuje tych weteranów, których cierpienia psychiczne zostały tak naprawdę przykryte przez cierpienia fizyczne i straszliwe obrażenia, których ofiarą padli. Więc oczywiście Otto Dix jest zaliczany do ekspresjonizmu,
Natomiast przynajmniej w jego twórczość z okresu lat 20. Natomiast dla mnie te straszne, groteskowe figury przypominają takie dadaistyczne kolaże, pod którymi oczywiście skryta jest tożsamość kiedyś prawdopodobnie zdecydowanych i odważnych mężczyzn, na co wskazuje odznaczenie wojenne jednego z nich. W tym miejscu chciałbym wtrącić pasus, który nie jest bezpośrednio związany z traumatycznym doświadczeniem frontowym, ale pokazuje, jak głęboki, szeroki i dogłębny wpływ na życie społeczeństw europejskich miała, na życie i śmierć społeczeństw europejskich miała wojna. I to oczywiście nie tylko na życie i śmierć żołnierzy, ale także cywilów. To jest portret żony Egona Schiele, wiedeńskiego artysty czy austriackiego artysty, który oczywiście znany jest przede wszystkim ze skandalizujących w oczach ówczesnych wtedy uchodzących za pornograficzne aktów, zarówno damskich, jak i męskich. Ten rysunek jest zupełnie inny w wyrazie, a kontekst, w którym powstał, nadaje mu zupełnie wyjątkowy, bardzo wzruszający i bardzo tragiczny charakter. To jest portret, tak już, to jest portret jego szkic, portret jego żony Edith, który on wykonał, są dwie daty, 27 albo 28 października 1918 roku. W momencie, w którym w mieście, jak i w całej Europie szalała epidemia grypy hiszpanki. Wiadomo, że Edith Schiele była w tym momencie w ciąży. Na tym rysunku może się wydawać smutna albo melancholijna, a tak naprawdę jest ciężko chora na grypę. W rzeczywistości żona Schiele'ego zmarła w noc po wykonaniu w dwie noce po wykonaniu tego portretu. Egon Schiele zmarł 3 dni później i pozostawiony, niedokończony obraz Rodzina, który przedstawiał właśnie jego i jego zmarłą żonę z wyobrażonym, wyimaginowanym dzieckiem, do którego pozował mu bratanek albo siostry, albo syn siostry. I ten obraz jest też właśnie przez swój kontekst wstrząsającą ilustracją tragedii rodziny Schiele'ego, ale także setek tysięcy innych rodzin, zarówno w Europie, jak i na świecie. Pandemia grypy była nierozerwalnie związana z wojną. To dzięki uruchomionym przez wojnę światową, globalnym, czy moglibyśmy powiedzieć nawet takim planetarnym procesom, wirus grypy hiszpanki, który prawdopodobnie narodził się, jak większość wirusów grypy, w 1917 roku w północnych Chinach, na skutek migracji robotników przymusowych i żołnierzy ze wszystkich zakątków Europy, ze wszystkich zakątków świata, przemierzył pół globu z Azji przez Europę, przez Stany Zjednoczone i Kanadę, przez Amerykę Północną do Europy i gdzieś wiosną 1918 roku w ogromnych obozach szkoleniowych na francuskim wybrzeżu kanału La Manche w otoczeniu dziesiątków tysięcy żołnierzy prawie ze wszystkich kontynentów, a wraz z nimi dziesiątków, a pewnie setek tysięcy świń, krów, no, krów nie, świń, dzikiego ptactwa i ptactwa domowego, w końcu ostatecznie zmutował w wirus świńskiej grypy H1N1, który miał potencjał do wywołania pandemii i ta pandemia szybko wybuchła. Pandemia grypy hiszpanki z lat 1918-1922, która przez blisko 100 lat wymykała się uwadze historyków i nie zajęła odpowiedniego dla niej miejsca w pamięci zbiorowej Europy czy świata, jest prawdopodobnie największą pandemią w historii ludzkości, większą od dżumy, większą od epidemii cholery i z pewnością największą tragedią XX wieku. Pochłonęła co najmniej 100 milionów ludzi, czyli więcej niż obie wojny światowe, więcej niż komunistyczny terror w Rosji czy komunistyczny terror w Chinach. Historycy zajmują się coraz uważniej, pochylają się nad zagadnieniem grypy hiszpanki i coraz chętniej skłaniają się ku włączeniu żołnierzy, ale także cywilów, którzy padli ofiarą grypy,
ku włączeniu się i włączeniu ich w poczet i szeregi ofiar I wojny światowej, tak samo. I na Zachodzie powstają już pomniki poświęcone żołnierzom, którzy polegli, a tak naprawdę zmarli w wyniku epidemii grypy. Natomiast psychiczne rany tych, którzy ocaleli, znowu setek tysięcy, milionów, dziesiątków milionów osieroconych małżonków, rodziców czy dzieci, dołożyły się oczywiście do sumy nieszczęść i traum, które tworzyły powojenny krajobraz emocjonalny Europy i świata. W polskiej sztuce to negatywne doświadczenie wojny światowej zostało zepchnięte oczywiście w cień przez jej wynik, czyli powstanie narodowego, choć zamieszkałego przez wiele grup etnicznych państwa polskiego, także charakter walk toczonych na froncie wschodnim, który był odmienny od tych na Zachodzie, szczególnie podczas wojny polsko-ukraińsko-rosyjskiej, gdzie liczył się bardziej manewr czy szybkość działania niż przewaga w działach i artylerii. Choć tak samo jak usłyszeliście to Państwo w relacji Starzyńskiego i na froncie wschodnim żołnierze padali ofiarą szelszoku. Natomiast ta powojenna, nacechowana propagandą sukcesu, patriotyczna i zwycięska narracja, która oczywiście w pamięci zbiorowej na pierwszym planie stawiała nie okaleczonych inwalidów i weteranów wojennych, ale ciągle młodziutkich, dziarskich, obwieszonych krzyżami walecznych i virtuti militari ułanów. I dlatego z tym większą uwagą no warto się poświęcić, warto się pochylić i zwrócić uwagę na te rzadkie w sztuce polskiej po 1918 roku przykłady zwrócenia uwagi właśnie na tragedię weteranów. To jest obraz też prezentowany na naszej wystawie. Obraz namalowany przez syna Jacka Malczewskiego, Rafała Malczewskiego, inwalida wojenny. I pomimo odmiennej oczywiście stylistyki, on porusza te same w jakimś stopniu wątki czy motywy, co obrazy Otto Dixa. Kalectwo żołnierza, związana z nim samotność i wyobcowanie, podkreślone przez jakiś taki zarówno krajobraz pogody, jak i jakiegoś takiego pustego, niezamieszkałego przez ludzi miasta z tym samotnym psem, a przede wszystkim właśnie ta blada, oddalona twarz inwalidy, która kojarzy się bardziej z blaszaną maską, właśnie taką blaszaną maską, za jaką swoje straszne rany skrywali weterani z obrazów Otto Dixa. Okaleczenie psychiczne, tak samo jak fizyczne, było prawdopodobnie obok głodu i nędzy najcięższym doświadczeniem powojennych społeczeństw Europy. Zostało jednak w dużym stopniu z premedytacją zepchnięte na margines, w strefę ciszy. Walter Benjamin, wybitny międzywojenny niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia, opisał to doświadczenie w następujący sposób. Żołnierze wrócili z pola bitwy milczący, niewzbogaceni, lecz zubożeni o umiejętność przekazania swojego doświadczenia. Co innego jest oczywiście jednak milczeć, a co innego jest w inny sposób to swoje milczenie wyrażać, mówić milczeniem. I to jest cytat, już napisałem, chyba to Różewicz napisał po II wojnie światowej. Cierpienie, szaleństwo, obłęd weteranów znalazło po wojnie wyraz w wzroście wewnątrzspołecznej przemocy, zarówno oczywiście wobec przeciwników politycznych, ale jak możemy się domyślać, tak samo wobec swoich najbliższych, wobec kobiet, żon, dzieci. Znalazło ujście oczywiście w pijaństwie, w narkomanii, która kilka lat po wojnie urosła do rozmiarów międzynarodowej plagi, która zaczęła być w pierwszych latach trzeciej dekady już zwalczana przez agendy Ligi Narodów i oczywiście w sztuce. Zarówno w przedstawieniach walk okopowych, twórczości Dixa, który tych swoich bohaterów deformował, przedstawiał w najbardziej straszny sposób, albo ich twarze ukrywał w świńskich ryjach masek gazowych. W jego groteskowo okaleczonych mężczyznach, na poły ludziach, na poły takich blaszanych kukłach, jak na obrazie Malczewskiego, przepraszam. W zaludnionych przez lunatyków
i obłąkanych psychiatrów, arcydziełach kina niemego, które wtedy zaczęło się oczywiście żywiołowo rozwijać, no a także w tych bolesnych do oglądania, wyrżniętych ostrym dłutem w miękkiej gumie linorytów Stefana Szmaja, na których właśnie wśród drzew eksplozji w jakimś takim konwulsyjnym, szaleńczym tańcu podrygują takie małe czarne ludziki. Możemy na nie patrzeć nie tylko jako na ekspresjonistyczne, inspirowane sztuką afrykańską pejzaże, ani nawet moim zdaniem jak na symboliczne pola bite w I wojnie światowej, ale w mojej interpretacji one mogą być także traktowane jako metaforyczny krajobraz emocjonalny powojennej Europy i wizerunek stanu emocjonalnego ludzi, którzy ją zamieszkiwali. Dziękuję.